witam bardzo serdecznie na 8. powiatowym przeglądzie tradycji wielkanocnych w Sosnówce. Bardzo się cieszę, że jest nas aż tylu. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy się już spotkać face to face. Powoli wracamy do normalności, a Sosnówka jak zawsze wpisuje się w imprezy tradycyjne, imprezy kulturalne. Także jeszcze raz witam serdecznie. Na wstępie bym chciał powiedzieć, że organizatorami dzisiejszego przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Sosnówka i Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce. Natomiast honorowym patronatem objął nas Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pozwólcie, że w imieniu własnym i Was Powiatu Bielskiego wszystkich Was tutaj bardzo serdecznie przywitam na 8. powiatowym przeglądzie tradycji wielkanocnych. Spotkania wielkanocne, raczej przedwielkanocne w Sosnówce to jest taka nasza wewnętrzna tradycja. Bardzo cieszymy się, że Pan Wójt razem ze swoimi współpracownikami, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury witają nas tutaj w tej pięknej, malowniczej i bardzo gościnnej gminie Sosnówka. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wystawcom. To wielki wysiłek, żeby w tym trudnym czasie znaleźć nie jedną, ale wiele chwil, żeby stworzyć tak piękne dzieła. To dzieła na miarę artystycznych. Dziękuję za to wszystko. Na pewno ja miałem możliwość obejścia tych pięknych stanowisk i nie powstały one w jeden dzień. Szanowni Państwo, z tego miejsca pozwólcie jeszcze raz, że podziękuję organizatorom, Panu Wójtowi, Pani Dyrektor i korzystając z okazji, że przed świętami już w takim gronie na pewno się nie spotkamy, złożę Wam życzenia pogodnych, rodzinnych, a przede wszystkim spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Mając nadzieję, że święta wielkanocne uciszą huk armat, wybuchy bomb, strzały z karabinów. Mam nadzieję, że to wszystko sprawi, że święta wielkanocne wspólnie z braćmi ze wschodu będą przebiegały w pokoju i spokoju. A my wrócimy do normalności, bo tego nam wszystkim trzeba. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, moi kochani uczestnicy tego festiwalu przeglądu, bo bardzo się cieszę, że mamy już tak bogatą tradycję w Sosnówce. Ledwie wczoraj rozstrzygnęliśmy wojewódzki konkurs palmy i pisanki wielkanocnej z wielką fetą w skansenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Troszeczkę nam pogoda próbowała to storpedować, ale widziałem na rogu panie z Rososza odbierały wczoraj pierwszą nagrodę. Ledwo ją z marszałkiem udźwignęliśmy, ale to też świadczy o tym, że mamy tutaj ludzi, którym tradycja jest bliska, bo proszę Państwa, te wszystkie rzeczy, które tak tutaj pięknie są prezentowane, one nie wzięły się z próżni jakiejś społecznej, bo to jest nasza tradycja wielowiekowa. To jest nawet nie nasza własność, ale nasz depozyt, który przekazali nam ojcowie, dziadkowie. My chcemy go przekazać dalej, bo bardzo mnie cieszy to, że jest tutaj obecne wśród nas tyle dzieci, tyle młodzieży, bo to oni tą tradycję będą nieśli dalej. Natomiast ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za to, że wkładacie tyle serca w tą pracę. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi, Pani Dyrektor, że tutaj podejmują trud przygotowania tego przeglądu. Pan Starosta, Pan Przewodniczący, to jest drugi taki filar, który tu jest bardzo ważny. Natomiast najważniejszym jesteście Państwo, bo wszystkie nasze wysiłki organizacyjne byłyby niczym, gdybyśmy nie mieli Was. Jesteście skarbem naszego województwa, naszego regionu, tego powiatu. Bardzo się cieszę, że te wszystkie prace współczuję jurorom, bo oni będą mieli naprawdę tutaj trudny orzech do zgryzienia, ale od tego są specjalistami, żeby to oceniać. Natomiast zawsze podkreślam, że to jest nasz wielki skarb, nasza tradycja, a zwłaszcza, proszę Państwa, tradycje wielkanocne, bo Wielkanoc, chociaż jest ważniejszym świętem w tradycji Kościoła, jej obrzędowość jest troszeczkę może mniej taka eksponowana niż świąt Bożego Narodzenia.
Ja chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić od Pana Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego z całym zarządem, bo Pan Marszałek, jak wiecie, patronuje temu przeglądowi i nie tylko tutaj, ale także na innych dziedzinach stara się wspierać te wszystkie działania tradycyjne. Natomiast na nadchodzące święta powiem Wam tylko tyle, że nie jest tak, że my jesteśmy jak gdyby obok w pewnej rzeczywistości, która nie widzi tej wojny, bo jako ośrodki kultury mocno w tym uczestniczyliśmy i uczestniczymy. Natomiast naszym obowiązkiem jest także dbanie o normalność, bo nie możemy dać się pokonać strachowi, bo wiadomo, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast pamiętajcie Państwo, że dobro działa wolniej, ale zawsze zwycięża. Szanowni Państwo, Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych to przede wszystkim konkurs na palmę i pisankę wielkanocną. I może pokrótce przybliżę danych dotyczących tego właśnie konkursu. Do konkursu na palmę i pisankę w tym roku zgłoszono 95 prac. Na konkurs pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną zgłoszono 23 prace, w tym 17 w grupie wiekowej dzieci i młodzież oraz 6 w grupie wiekowej dorośli. Na konkurs pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną zgłoszono 42 pisanki, w tym 28 w grupie wiekowej dzieci i młodzież i 14 w grupie wiekowej dorośli. Na konkurs palma tradycyjna w kategorii indywidualnej zgłoszono 20 palm, w tym 13 w grupie wiekowej dzieci i młodzież oraz 7 w grupie wiekowej dorośli. Na konkurs palma tradycyjna w kategorii grupowej zgłoszono 10 palm, w tym 3 palmy w grupie wiekowej dzieci i młodzież oraz 7 palm w grupie wiekowej dorośli. W ramach konkursu wystawione zostały stoły. Stół wielkanocny, na konkurs stół wielkanocny zgłoszono 4 stoły przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Choroszczynce, gmina Tuczna, Koło Gospodyń Wiejskich Motwiczanka w Motwicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, gmina Wisznice oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzu, gmina Rososz. Zapraszamy również na kiermasze. Tutaj po mojej prawej stronie prezentują się stoiska kiermaszowe. W tym roku stoiska swoje przygotowały pani Danuta Witczak z gminy Tuczna, pracownia artystyczna z Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, Koło Gospodyń Wiejskich Sosnowianki z Sosnówki, Koło Gospodyń Wiejskich Wygnance oraz pani Małgorzata Jaroszuk z Hanny. Szanowni Państwo, w ramach naszego przeglądu, Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych, odbywa się również przegląd pieśni wielkopostnej. W tym roku przed nami w repertuarze właśnie pieśni wielkopostnej zaprezentują się następujący wykonawcy. Będzie to Ania Brocka i Zosia Litwiniuk z Hola Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Motwicy, zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Chorodyszczu, Natalia Raczkowska, Oliwia Spychel, zespół śpiewaczy z Rozwadówki, zespół Melizmat z Konstantynowa, zespół Biesiadnicy z Rzeszczynki, zespół Pogodna Jesień z Konstantynowa, zespół Polesie z Chorodyszcza, pan Adam Jastrzębski z Terespola oraz zespół śpiewaczy Echo Polesia klubu seniora w Terespolu. Zgardzony był on, przygięty cierpieniem, zraniony i niewinny tak. Niósł ciężar i wstyd, niósł grzechy i winy, chorobę, ból i nasz strach. Każdy grzech na krzyżu spłacił swoją
to może powiem dziś, jak wielki był to ból, za ciebie, za mnie szedł Jezus mój. Thank you.
Rozpięty na ramionach.
Oh,
Kalwaryjskiej góry szczytem, podnoszący okrzy krzyża, na ziemię spływa krew strumieniem z rozdartych ran Chrystusa. Stracone w raju wraca życie, rumieniąc ziemię zbawczą krwią. Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
Komisja zapoznała się z następującymi pracami konkursowymi. Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej, palma tradycyjna w kategorii grupowej, oceniając je w dwóch grupach wiekowych. Dzieci i młodzież szkolna i dorośli. Działając w oparciu o zasady regulaminu konkursu, komisja wyłoniła laureatów i przyznała nagrody w następujących kategoriach. Pierwsza grupa wiekowa. Dzieci i młodzież szkolna. Nie zacznę od pierwszego miejsca. Trzecie miejsce Wiktor Wiśniewski z Sosnowki. Drugie miejsce Sebastian Rabaniuk, Sosnówka. Ja jeżeli coś, to bardzo przepraszam, jeżeli przekręcę nazwisko. I zapraszamy zwyciężczynię pierwszego miejsca Julię Osypiuk, również z Sosnówki. I w tej samej grupie wiekowej, czyli dzieci i młodzież szkolna, palma tradycyjna w kategorii grupowej. Trzecie miejsce, zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Chorodyszczu. Drugie miejsce, klasa druga Szkoły Podstawowej z Sosnówki. I pierwsze miejsce, serdeczne gratulacje dla Szkoły Podstawowej z Motwicy. I przechodzimy do kolejnej grupy wiekowej, dorośli. Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej. Trzecie miejsce, pani Izabela Bujalska. Gratulujemy. Drugie miejsce, pani Zofia Dobrycka z Romanowa. I pierwsze miejsce w grupie wiekowej dorośli, palma tradycyjna w kategorii indywidualnej, zajęła pani Jadwiga Jaworska z Drelowa. Dziękujemy bardzo. I teraz w grupie wiekowej dorośli, palma tradycyjna w kategorii grupowej. Trzecie miejsce KGW Worsty. Drugie miejsce KGW Sosnowianki. I pierwsze miejsce zespół na swojską nutę z Zachorowa. Zapraszamy przedstawicieli zespołu. Konkurs na pisankę wielkanocną. Komisja w tym samym składzie, już nie będę przedłużała, zapoznała się z pracami i wyłoniła. Tak w skrócie, jeżeli Państwu to nie przeszkadza. Grupa wiekowa dzieci i młodzież szkolna. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną. Trzecie miejsce Sofia Bydlowska z Sosnówki. Nie ma Sofii. Drugie miejsce Lena Uryniuk, również z Sosnówki. Jeszcze raz gratulujemy Lenie. I pierwsze miejsce Julia Litwiniec z Piszczaca. I pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Trzecie miejsce Izabela Jaroszuk. Drugie miejsce Magda Kowalczuk. I pierwsze miejsce Miłosz Skrzyński. Grupa wiekowa dorośli. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną. Trzecie miejsce Marianna Kaudun. Drugie miejsce Zofia Dobrycka.
I pierwsze miejsce pani Bogumiła Koprianiuk. I w tej samej grupie wiekowej dorosłych pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Trzecie miejsce Piotr Osypowicz. Drugie miejsce Stanisława Kukawska. I pierwsze miejsce w kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną Anna Wróbel. Komisja w tym samym składzie oceniła 4 stoły wielkanocne zgłoszone do konkursu, działające w oparciu o zasady regulaminu i postanowiła wyłonić trzecie miejsce. Chciałam powiedzieć, że są dwa trzecie miejsca ex aequo, czyli trzecie miejsce KGW z Rososza i również trzecie miejsce Koło Gospodyń w Wygodzie. Gratulujemy z tego, co panie mówiły, że są na konkursie po raz pierwszy. Także dziękujemy za udział. To ja już tak przepraszam, ale w imieniu organizatorów się wpycham i prosimy o odbiór nagrody. Drugie miejsce KGW Motwiczanka. I pierwsze miejsce Koło Gospodyń Choroszczynka. Jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich uczestników we wszystkich konkursach, dla wszystkich laureatów we wszystkich konkursjach. Ja ze swojej strony jeszcze raz serdecznie dziękuję i na zbliżające się święta Wielkiej Nocy przede wszystkim spokoju, radości, uśmiechu, bezpieczeństwa na te święta od zmartwychwstałego Jezusa. Dziękuję i wszystkiego dobrego.